Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów, nowych słuchaczy na moim kanale Orakel Miłości Uloeli. Cieszę się, kochani, że jesteście. I dzisiaj powróżę Wam z kart Tarota i Lenormanda. Zrobię aktualizację wróżby, co wydarzy się wkrótce. Czyli jaka sprawa nas tutaj zajmuje. I co się wydarzy w następnych paru dniach, prawda? Bo tą wróżbę robię też, aktualizuję ją właśnie co tydzień, ponieważ dotyczy ona wszystkich spraw, nie tylko miłosnych, ale i innych, nastroju, energii, finansów, pracy. Także zobaczmy, moi kochani. Ja oczywiście teraz oczyszczę karty i potasuję i wybiorę karty. Proszę oglądać całą tą wróżbę, ponieważ jest to jedna wróżba bez grup i bez wyborów. Czyli cały filmik. Kochani, proszę Was o komentarze, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Proszę Was o lajki z kciuczkiem w górę, o nowe subskrypcje z dzwoneczkiem u góry, żebyście dostawali wiadomości od YouTube'a o moich codziennych filmikach, premierkach, byście byli tutaj ze mną obecni. Zapraszam Was więc do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Wszyscy ci, którzy pragną osobistej wróżby na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć, napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale, filmiku, pod filmikiem, w komentarzach. Napiszcie mi e-maila, ja Wam wyślę oczywiście opcję i wolny termin, kiedy będzie termin możliwy i powróżę Wam osobiście na Wasze konkretne problemy, pytania, czyli miłosne dylematy oczywiście. Wtedy mogę wejść w głąb Waszego problemu. Zapraszam Was na wróżby indywidualne, kochani. Dobrze, więc teraz skupcie się. Jaki jest teraźniejszy, aktualny problem? Jaki jest teraz aktualny problem, ważny problem? Jaki jest ważny problem? Jaki teraz jest ważny problem? I co wydarzy się wkrótce w kwestii tego problemu? Dobrze. Zaczynamy. Tutaj mamy już kwestię pazia monet, czyli stabilność, przypatrywanie się, rozmyślanie na temat stabilności. I zobaczymy teraz, jaki problem Was nurtuje. Aha, rzeczywiście, 8 monet. 8 monet, jak widzimy, sprawy finansowe, być może sprawy pracy. 8 monet, kochani, to przede wszystkim pilność, praca wykonywana dobrze, sumiennie, skupienie się na pracy, na pracowitości, na swoich sprawach zawodowych i finansowych lub na swojej własnej stabilności, czyli stabilności swojej egzystencji, tak? Stabilności związków być może, relacji, małżeństwa. Ale w pierwszym jakby takim energetycznym odbiorze oczywiście tutaj myślę, że większość być może pod koniec roku, nie wiem, ma więcej wydatków, czy martwi się sprawy związane ze zmianą pracy lub lepszym kontraktem, z wydatkami, finansami, oszczędnościami, planami na przyszłość. No ale oczywiście też, jeśli jesteście tutaj na moim kanale tylko dla spraw miłosnych, emocjonalnych, to owszem, egzystencja Waszego związku, małżeństwa, relacji jest też tutaj tym tematem, czyli stabilność, bezpieczeństwo, stabilizacja, długotrwałość związku. 8 monet to oczywiście pragnienie związku stabilnego. Tak, zobaczymy, kochani moi. Teraz tak, karty Lenormanda mówią tutaj o podjęciu jakiejś decyzji, ponieważ stoicie tutaj na rozdrożu i nie wiecie, w którą stronę pójść, czy w lewo, czy w prawo, czy w tę stronę, czy we w tę, czy wybrać tą opcję, czy inną.
Więc tutaj podjęcie jakiejś decyzji w sprawach finansów, pracy, związków, partnera jest ważne. Nowy początek, wyleczenie wszystkich starych jakichś problemów i spraw. Harmonia, balans, własny balans, zgoda, piękna seksualność, intymność, jeśli pytacie o to, rozmowa, wiadomość jakaś idzie do Was, rozmowa, wiadomość, mówiłam, rozmowa jakaś mądra, tutaj ważna wiadomość i stabilizacja. Zobaczcie, stabilizacja w kwestii Waszej egzystencji, Waszego domu, Waszej pracy. Dom oznacza oczywiście wszystko, co z Waszą egzystencją jest związane, tak? No i tutaj jakiś rzeczywiście nowy początek, kochani, podjęcie jakiejś ważnej dla Was decyzji. Zobaczmy, co wydarzy się wkrótce w tej kwestii. Karta Tarota mówi nam cztery kielichy. Cztery kielichy to jakiś smutek, że coś się zakończyło, że coś, nie wiem, jakaś faza się zakończyła. Cztery kielichy to żal po jakiejś stracie, jakaś rozpacz, rozczarowanie, rozmyślanie, wspominanie, tak? Tutaj być może, nie wiem, albo kończycie jakąś pracę, albo coś się kończy w Waszym życiu, lub zakończył się jakiś związek, jakaś relacja, chciałybyście stabilizacji w tej relacji, tutaj ktoś odszedł, tak? No i rozpaczacie, jesteście po prostu tutaj sami smutni, w takiej melancholii. Chcielibyście być może powrotu tej osoby, stabilizacji. Na pewno jest tutaj żal, karta koloru smutnego, pełna rozżalenia, tak? Że coś właśnie minęło, zakończyło się. Tak, widzicie, kochani, popatrzcie, powiedziałam słowo minęło i wyszła kosa, czyli coś zostało zablokowane, skończone, przerwane, raptownie urwane, raptownie jakoś po prostu, co Was też zraniło, tak? To zakończenie tej sprawy sprawiło zranienie emocjonalne, ale i smutek, żal. Tutaj jest jakaś rzeczywiście kobieta, być może Wy, właśnie osoba pytająca, statek, czyli chęć spotkania się, podróży, być może wyjazdu, być może podróży, czy spotkania się z tą osobą kochaną, którą tutaj wspominacie. I zastanawiacie się, patrzycie, co jest tutaj możliwe. Chcecie znowu wiadomości, zaproszenia na randkę, na spotkanie, na jakąś uroczystość, okoliczność. W każdym razie jest tutaj smutek emocjonalny lub smutek być może, że coś w Waszym życiu się właśnie tu kończy czy zakończyło. Tak jak mówiłam, Wy, osoba pytająca, oczekujące, wypatrujące, patrzące się w stronę być może Waszej osoby ukochanej. Chęć spotkania, jak mówiłam, i obserwacja tutaj, tak? Być może podglądacie tą osobę, być może ta osoba podgląda Was, być może zastanawiacie się, analizujecie, rozmyślacie i czekacie na jakąś wiadomość, na jakiś ruch, na jakiś gest. Na pewno tematem tej wróżby jest stabilizacja. Wszystko jedno w jakiej kwestii, tak? W jakiej kwestii tutaj pytacie konkretnie. Stabilizacja jest tutaj słowem kluczowym, czyli ta sprawa musi być przemyślana, decyzje tutaj są do podjęcia i po prostu analiza, przemyślenie spraw i jakieś wiadomości, które tutaj napłyną, tak? Także życzę Wam wszystkiego dobrego, kochani. By wszystko tu się dobrze potoczyło, stabilnie, tak jak sobie tego życzycie. I do usłyszenia, kochani, już wkrótce.